Witam cię, piękny człowieku. Wyglądasz dziś rewelacyjnie. Dziękuję, że znalazłeś chwilę, aby obejrzeć ten materiał. Myślę, że warto, bo robimy coś wielkiego. Coś, co tak naprawdę przerosło moje wszelkie marzenia dotyczące tworzenia nietoksycznej społeczności. Tworzymy społeczność graczy, którzy zarabiają pieniądze w grach. Wiem, co teraz myślisz. Myślisz, że to jakiś przekręt, że to jakiś skam, że jest tu jakiś haczyk. Chciałbym, żebyś poświęcił te kilka minut, posłuchał mnie i sam zdecydował, co chcesz z tym zrobić. W najgorszym wypadku stracisz po prostu kilka minut. Jestem jednak przekonany, że jest to temat, o którym warto chociaż wiedzieć. Nawet jeżeli nie chcesz brać w tym udziału. Nagrałem już wcześniej jeden film dotyczący naszej inicjatywy, ale dotyczył on stricte gry, z którą zaczynamy. Tutaj natomiast poznasz pierwszy rozdział sagi Stada. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy wracać do tego filmu i wspominać, że było warto. Zajrzyjmy do kryształowego Kulesława, który pokaże ci naszą wizję. Na świecie pojawiła się gra o nazwie Axie Infinity. Te części świata, które wiedzą o tej grze, zarabiają w niej duże pieniądze. Jest to bardzo proste. Grasz od 2 do 4 godzin dziennie i zarabiasz przy obecnym kursie około 200 zł, farmiąc z butelki. Możesz grać na dwa sposoby. Jeśli zainwestujesz w 3 stworki, to cały zysk jest twój i robisz te wspomniane około 200 ziko. To jednak wiąże się z ogromną inwestycją rzędu 4,5 tysiąca złotych wzwyż. Ja oczywiście ci tego nie polecam. Polecam ci drugą opcję, czyli grę bez inwestycji. Dla większej ilości szczegółów co do samej gry, obejrzyj poprzedni filmik. Nie chcemy, żebyś ryzykował. Nie chcemy, żebyś tracił pieniądze. Chcemy też, żebyś stał się częścią naszej wspierającej się wzajemnie społeczności. Ten miks brzmi zbyt pięknie, by był prawdziwy, prawda? Otóż jest pewien problem. Problemem jest oczywiście próg wejścia. Wymyśliliśmy tę strukturę społeczności tak, aby jak największa ilość osób mogła jak najszybciej wejść do środka i być tego częścią. I tu zaczyna się teraz pierwszy etap historii. Dlatego rozgość się i posłuchaj. Mamy koniec lipca 2021 roku. Nosorożec zaszczepia w resztkach społeczności zbudowanej na LoLu i TFT świadomość dotyczącą nadchodzących gier Play to Earn i potencjalnej rewolucji, jaką przyniosą. Do tego historycznego momentu dotrwali jedynie nieliczni. W przeciągu 6-letniej historii Stada większa część opuściła jego szeregi. Zostali ci najwytrwalsi. Zostali ci, dla których włączanie streamka na Facebooku nie było problemem. Nie złamało ich nic. Do końca wierzyli w to, że stado jeszcze stanie na nogi i będzie duże. Nosorożec wypełnił więc nadzieją serca wytrwałych, opowiadając im o tym, czym stado może się stać w perspektywie nowej rewolucji. Stado usiadło razem przy ognisku i wspólnie zdecydowało, jak zbudują fundamenty. Nosorożec obiecał, że załatwi pierwszej garstce dzielnych członków stada miejsce w świecie Axie Infinity. Nie był jednak pewien, ile tego będzie. Okazało się, że dotrzymał słowa i stado dostało możliwość wprowadzenia 5 pierwszych osób do ekosystemu zarabiania. Te pierwsze 5 osób zostało tłumnie okrzyknięte ojcami założycielami. Albowiem to oni położą fundament dla całej społeczności. Ojcowie założyciele zobowiązali się przeznaczyć cały zarobek w przeciągu miesiąca na rozbudowę stada. Oczywiście mowa tutaj o zarobku w tej grze, bez żadnej inwestycji. Nosorożec w zamian obiecał, że po tym czasie będą mogli swobodnie przytulić dalszy profit, który generują. Dlaczego więc stado nie zbuntowało się, mówiąc, że nosorożec to oszust, bo przecież każe im na siebie zarabiać? Bo stado rozumie, że cały zysk, jaki wygeneruje z nosorożcem na początku, pozwoli przyłączyć nowych, zdeterminowanych członków, którzy przez pierwsze 2 tygodnie również będą odkładać profit dla stada. Wszyscy tłumnie zgodzili się, że w ten sposób pomogą wszystkim pokoleniom i otworzą im nowe miejsca przyjemnego zarobku. Dlatego jeśli oglądasz to w momencie, w którym wszystko prosperuje na wielką skalę, to pomyśl przez chwilę o ojcach założycielach. Być może zrobili już kawał dobrej roboty. Skoro już o nich mowa, to warto ich przedstawić. Są to Karol Larol, Nordycki Wafelek, Matiś, Kane Juk oraz Plumbus Maker 001. Ich sylwetki przybliżę wam w jednym z przyszłych odcinków.
Zamysł stada jest prosty. Chcemy zgromadzić jak najwięcej graczy wokół jednej idei. Graczy, którzy będą mogli sobie spokojnie zarabiać, a potem tworzyć swoją gałąź w stadzie, do której przyłączą nowych zarabiających graczy. Teraz ktoś powie, że to piramida finansowa, ale pamiętajmy, że w tej grze 80% to gracze, a 20% to twórcy gry. Twórcy zarabiają kilka małych procentów na wszystkich transakcjach odbywających się w ekosystemie. Pieniądze, które inwestowane są w ekosystemie, nie idą do twórców gry, tylko do graczy. Dlatego twórcy nie mogą tak po prostu zwinąć bagaży i uciec, bo nie trzymają wszystkich pieniędzy. To oczywiście wiąże się z ideą decentralizacji, która działa bardzo korzystnie na cały ten ekosystem. Tak samo jeśli uważasz, że grając dla stada jesteś częścią piramidy finansowej, to się mylisz, bo pamiętaj, że po miesiącu odłączasz się w dowolnym momencie i tworzysz swoją gałązkę. Gałązki nie są od siebie zależne. Przede wszystkim pamiętaj, że będąc tego częścią nic nie inwestujesz. Pamiętajmy też, że skoro twórcy mają procencik od sprzedaży stworków wśród graczy, to w ich interesie leży, żeby ta gra funkcjonowała jak najdłużej, bo to oznacza dla nich ciągłe zarobki. Jak zdążyłeś więc, mam nadzieję wywnioskować, chcemy dla Ciebie dobrze. Chcemy, żebyś mógł dołączyć i też zarabiać sobie dodatkowe pieniądze w Axie Infinity, jako członek stada. My zrobimy wszystko, żeby otworzyć Wam jak najwięcej takich slotów. Sloty będziemy otwierać co 2 tygodnie i będziemy dodawać ludzi na następującej zasadzie. Wyobraźmy sobie teraz 3 woreczki. Co 2 tygodnie następuje cykl. Wtedy patrzymy, ile nowych drużyn jesteśmy w stanie stworzyć i ilu graczy podłączyć. Po czym bierzemy kolejnych graczy z tych 3 woreczków. Pierwszy woreczek to losowy widz. Drugi woreczek to osoby, które były w małym gronie na samym początku, no bo chcę wynagrodzić osoby, które wspierały mnie na streamkach wtedy, kiedy było nas bardzo mało. Trzeci woreczek to worek patronów. Wspólnie zdecydowaliśmy, że przerobię Patronite i będę cały jego zysk inwestował w nowe miejsca dla Was, czyli graczy. Cała więc suma z Patrona idzie na otwarcie nowych miejsc dla Was. To oczywiście wiąże się z tym, że patroni będą z tego woreczka również przyłączani w pierwszej kolejności. Zaczniemy od osób, które wspierają najmocniej, a jeśli będzie kilka osób na jednym poziomie, to jakoś to wylosujemy, chyba że wszyscy się zmieszczą w dalej turze. To więc też od patronów w dużej mierze zależy, jak szybko i jak dużo nowych osób będziemy przyjmować. Mogę Was jedynie pocieszyć, że dzisiaj 150 SLP, co jesteś w stanie wyfarmić na luzie codziennie, to jest taka dolna podłoga, kosztuje 156 zł. Jeśli więc zabierzemy Wam 40%, to zarabiacie 94 zł dziennie, grając po średnio 3 godziny w gierkę. Domyślam się, że powstaną teraz 3 obozy. Jeden nie będzie zainteresowany, bo uzna, że ta gra upadnie. Drugi obóz stwierdzi, że skamujemy, ale nie będzie w stanie wytłumaczyć jak. Jest też ten trzeci obóz, który również uwierzy w naszą ideę i będzie chciał być tego częścią. Jeśli więc jesteś w ostatnim obozie, to pamiętaj, że zawsze jest tu u nas dla Ciebie miejsce. Dołącz do Discorda, integruj się, zadawaj pytania. Ja ciągle zachęcam stado do tego, abyśmy edukowali się wzajemnie i jednocześnie wzmacniali nasze szeregi. Jeśli wśród Was są osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, to oczywiście ja i wszyscy widzowie będziemy wdzięczni. W takim wypadku kontaktujcie się ze mną prywatnie lub po prostu wchodźcie na Patrona. Pamiętajcie też, żeby wejść na Discorda i upomnieć się o rangę Patrona. Może brzmię jak szaleniec, ale wierzę, że to się uda, a cała ta inicjatywa będzie swego rodzaju rewolucją. Dziękuję, że wysłuchałeś do końca, drogi widzu, i tu kończy się część pierwsza tej opowieści. Jeśli jesteś ciekaw, jak potoczy się to dalej i jak potoczą się losy stada, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw reakcję pod filmem, napisz komentarz i wspieraj inicjatywę. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy Cię w stadzie.